tvpodkarpacie.pl. W sobotę 27 października w Sanoku odbył się 5. bieg Sokoli, którego celem było upamiętnienie 94. rocznicy odzyskania niepodległości. Zawody były podzielone na bieg amatorski na dystansie 2,5 km oraz bieg główny, którego trasa wynosiła 5 km. Na starcie stawiło się łącznie 61 zawodników. Bardzo wysoki poziom rywalizacji potwierdził czas Jakuba Rygla, zwycięzcy biegu na 5 km. Pierwsze miejsce to daje jakąś motywację do dalszego biegania. A przy takiej pogodzie, która nam dzisiaj dopisała jeszcze w Sanoku, przy takim fajnym biegu można miło spędzić czas. W kategorii kobiet na dystansie 5 km najlepsza okazała się Matylda Szlęzak, która co ciekawe reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, gdzie wystartowała w biegu na 3 km z przeszkodami. Sam udział w Igrzyskach był dla mnie bardzo czymś bardzo, bardzo dobrym, miłym. Dzisiaj wystartowałam w biegu w Sanoku, po raz pierwszy startuję tutaj w takim biegu ulicznym. Jestem bardzo zadowolona z tego biegu, jak widać pogoda dopisała, bardzo fajny bieg. W piątym biegu Sokolim wystąpił również Janusz Samolewicz, który bardzo ceni sobie prowadzenie zdrowego trybu życia. Jest to mój w ogóle 348 stat. Oprócz tego biegam na nartach, trenuję, sporty, rower, pływam, nie są uniwersalne. Kto jest mocny, daje sobie rady i skończy zawsze z dobrym wynikiem. I polecam ten bieg wszystkim, bo jest naprawdę ciekawy. Dla Kamili Matuszewskiej i Grzegorza Fedaka był to pierwszy wspólny start w Sanoku. Myślę, że jak na pierwszy raz to było dobrze. Czuję się trochę zmęczona, bolą mnie nogi, ale ogólnie jest dobrze. Rodzi się wspólna pasja, a to jest najważniejsze, żeby między, tak. Żeby dwoje ludzi coś łączyło. W piątym biegu Sokolim swoich sił spróbowała również Angelika Faka, reprezentująca na co dzień lekkoatletyczny klub KS Komunalni Sanok. Nie zdarza mi się często biegać na takich dystansach i naprawdę czuję się zadowolona. Czemu według Ciebie służą takie właśnie biegi uliczne? Żeby dawać siebie wszystko, zachęcać ludzi, szczególnie do biegu, ponieważ dzisiaj, jak widzieliśmy, było bardzo dużo ludzi, którzy biegali. Jest to naprawdę fajna sprawa. Swojego zadowolenia ze startu tuż po ukończeniu biegu nie krył Konrad Dziedzic. Trasa była bardzo dobrze przygotowana, organizacja tak samo. Konkurencja również, było się z kim pościgać. Nie narzekam, bardzo jestem zadowolony z biegu. Drugie miejsce w kategorii kobiet na dystansie 5 km zajęła Izabela Zatorska, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata w biegach górskich. Bardzo często tutaj przyjeżdżam, to jest już chyba mój czwarty bieg w Sanoku. Jest to końcówka sezonu, ja jestem specjalistką od biegów górskich, także dla mnie to było bardzo dobre i mocne przetarcie. Na starcie zawodów zabrakło Damiana Dziewińskiego, który w poprzednich edycjach tej imprezy plasował się na podium. Tym razem sanocki biegacz pełnił rolę organizatora. Mam troszkę problemy zdrowotne, dlatego nie startuję na dzień dzisiejszy, ale dziękuję panu Ryśkowi Długoszowi, jak również biuro zawodów, które mi bardzo pomogło w przygotowaniu biegu, jednostce Strzelcowi, KPP Sanok, za to, że bieg mógł się odbyć sprawnie, bezpiecznie, przy ładnej, pięknej pogodzie. Z organizacji i przebiegu zawodów zadowolony był Bronisław Kielar, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Było kilkudziesięciu zawodników z rejonu, z Rzeszowa i z dalszych okolic. Bardzo cieszymy się, że ten bieg ma coraz większą liczbę uczestników. Organizatorzy imprezy przygotowali również nagrodę dla najstarszego uczestnika sobotnich zmagań. Otrzymał ją Zygmunt Ćwiąkała, który jednak nie do końca cieszył się z tego wyróżnienia. Dlaczego? To nie jest przyjemne odbierać taką nagrodę. Jak to nie? Dożyłeś, chłopie, to już jest dużo. Zobaczcie, dziewczyny w ogóle się nie interesują. Zapraszam. A jak już dziewczyny się nie interesują, to już nie jest dobrze. Zawodom towarzyszyła znakomita atmosfera. Oprócz zaciętej rywalizacji liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, dzięki której piąty bieg Sokoli możemy zaliczyć do jak najbardziej udanych. Już mamy.
TV Podkarpacie.pl